Cześć. Ja jestem Anjon i dzisiaj odleciałem. A konkretnie, odleciałem w kosmos, a to dzięki grze Starborn Frontiers Islandskiego Studia Solid Clouds, która całymi garściami czerpie z Raid Shadow Legends. Jest to gra typu hero collector w klimatach science fiction, w której walka toczy się w kosmosie w trybie automatycznym. Jednak to gracz decyduje o składzie floty, a rozmieszczenie jednostek na polu bitwy ma ogromne znaczenie dla przebiegu walki. Pokażę wam teraz najważniejsze aspekty gry, nie uciekając przy tym od porównań z Raid Shadow Legends. A na koniec mam dla was niespodziankę, kilka kodów promocyjnych, w tym jeden na legendarnego dowódcę. Zacznijmy od tego, co w tego typu grach jest najważniejsze, czyli od statków i dowódców. Na start jest ich całkiem sporo, chociaż oczywiście do raid nie ma porównania. Aktualnie w grze jest 123 dowódców. W tym 40 legend, 33 epiki, 30 rarek, 20 ankommonów i kommonów. Ponieważ postaci nie ma tak wiele, od razu mamy dostępny system duplikatów, odpowiednik rajdowego empowerment i ascendowania, ale o tym więcej będzie za chwilę. Dowódcy podzieleni są na frakcje. Frakcji jest 10. I same frakcje pojawiają się w specjalnych warunkach i wymaganiach w różnych miejscach gry, podobnie jak to ma miejsce czasami w raid. Na razie widziałem bonusy na arenie, a tego akurat w raid nie ma. Czempioni podzieleni są na affinity i na funkcję, jaką pełnią w grze. Mamy czempionów, którzy atakują, czyli nukerów. Oni oznaczeni są taką ikoną pioruna. Mamy czempionów, którzy rzucają buffy i debuffy. Mamy czempionów, którzy leczą. Akurat w tej frakcji nie ma ani jednego. To ciekawe. Przejdźmy więc do jakiejś innej. I tu u Terran mamy kilku, nawet mam takiego jednego epickiego supporta. I są czempioni, którzy mają za zadanie przyjmować damage, czyli obrońcy. Oprócz funkcji mają oni jeszcze swoje Affinity. System Affinity jest bardzo podobny jak w Raid. I mamy tutaj takie Affinity jak Chemical, Electric, Thermal i Antimatter. Antimatter to odpowiednik Void z Raid Shadow Legends. A pozostałe trzy Affinity działają na zasadzie papier nożyce-kamień. I dostają takie bonusy, jak widzicie na ekranie. Same statki ubieramy. W cudzysłowie, sześć rodzajów itemów, i to również są itemy 1 do 1, odpowiadające temu, co mamy w raid. Nie ma tutaj odpowiednika akcesoriów, ale mamy broń, kadłub, generator, i te trzy itemy mogą mieć na głównym stacie tylko płaskie wartości. I mamy ten dolny rząd, czyli sensory, software i silniki. I podobnie jak w RAID, tylko silniki mogą mieć speed na głównym stacie, a software i sensory mogą mieć procentowe wartości, i tylko sensory mogą mieć crit rate czy crit power, który jest odpowiednikiem crit damage. Statystyki, jak widzicie, są identyczne jak w RAID, różnią się tylko nazwą, gdzie zamiast accuracy mamy hacking, zamiast resistance mamy security. Opis, co każda statystyka daje. Mamy, o ile, uda mi się tu przewinąć, tak mamy poniżej. Nie wiem dokładnie jeszcze, jakie wartości security odpowiadają, jakim wartościom hacking, ale do tego myślę, że dojdę w trakcie grania w tą grę. Oprócz i temu, w jakie wyposażamy statki, mamy jeszcze umiejętności dowódców i tak jak w raid, możemy je levelować. Tutaj macie przykład w pełni wylewelowanej postaci, która ma wszystkie już bonusy. Jak widzicie, bonusy to mogą być dodatkowe uszkodzenia, to może być nowy wzór obszaru, w jakim dana postać zadaje uszkodzenia, i również zmniejszenie cooldownu, który tutaj nazywa się ładunkiem. I z dotyczy jedna bardzo ważna różnica pomiędzy RAID a Starborn. Frontiers, a mianowicie to, że itemy do upgrade'owania skill'i możemy farmić. O tym, jakie inne jeszcze aktywności będzie za chwilę, no ale przyznajcie, że to miła odmiana w stosunku do raid. Jeśli chodzi o levelowanie postaci, odbywa się w podobny sposób jak w raid, czyli żeby podnieść, Postać z 4 gwiazdek na 5, musimy ją wylewelować do 40 poziomu, z tym, że tutaj levelujemy za każdym razem od tego momentu, w którym skończyliśmy, czyli postać na 3 gwiazdkach skończyła na 30 levelu, zostaje upgradeowana do 4 gwiazdek, zostaje na tym 30 levelu i do podniesienia mamy te 10 leveli do 50. To drobna techniczna różnica, natomiast później możemy ją wypromować. Również wykorzystując albo wylewelowane postacie, albo odpowiednik rajdowych kurczaków, które tutaj nazywają się, nawet nie pamiętam jak one się nazywają, jakieś takie tokeny. Bardzo fajnie tutaj jest zrobiony odpowiednik tawerny, czyli workshop, gdzie rzeczywiście bez zastanowienia możemy levelować postacie kurczaki dla naszych czempionów. Mamy tu kilka podstawowych ustawień, jak to się ma odbywać i można bez zastanowienia wylewelować wszystkie te jednogwiazdkowe kurczaki, wrzucić je na dwie gwiazdki, z dwóch gwiazdek, automatycznie wykorzystując zarówno kurczaki, jak i te tokeny, na trzy gwiazdki, z trzech gwiazdek na cztery i z czterech na 5. Tutaj już niestety nie starczyło mi EXPA, muszę nafarmić go w kampanii. I co ciekawe EXP, który farmię, owszem w niewielkiej części trafia do postaci, które uczestniczą w tej farmie, ale generalnie prawie cały ten EXP trafia do mojego magazynu w postaci takich kostek, czyli farmiąc exp nie muszę używać tych postaci, które mają go dostać. To też jest taka różnica pomiędzy Starborn a Raid. Oprócz tego mamy tutaj system... Podobny do ascendowania i do empowermentu. Tu nazywa się Refit. Pokażę to może na postaci, którą zamierzałem właśnie podnieść do drugiego poziomu tego Refit. Już jeden poziom zyskała, na tym poziomie dostała trochę statów. Natomiast drugi poziom, tutaj ta druga gwiazdka, w momencie kiedy będzie żółta, dostanę nie staty, a rozszerzenie jej skillu pasywnego. I to jest dla każdej postaci na drugim poziomie odblokowanie dodatkowych umiejętności na pasywce. I to podniesienie refitu odbywa się albo za pomocą wrzucenia duplikatu tego czempiona, ewentualnie mamy takie specjalne bilety. Osobny bilet dla każdej rzadkości. Ja sobie wykorzystam tą postać, żeby wrzucić ją na drugi poziom refitu. Na trzecim się jeszcze zastanowię. Teraz ona zyskała tą dodatkową umiejętność tutaj na pasywce. A trzeci poziom to dodatkowa prędkość, też bardzo fajnie. Defense, Security. A szósty poziom odblokuje wtedy, kiedy postać będzie na sześciu gwiazdkach. Także jest to takie połączenie empowermentu i ascendowania w raid. I ostatnią tutaj zakładką w rozwoju postaci są implanty. One również się odblokowują w zależności od levelu, i te implanty dają całkiem ciekawe możliwości poprawy statystyk postaci. Na tych pierwszych trzech poziomach implantów mamy pojedynczy stat do wyboru z tego, co tam uzbieramy sobie w grze lub kupimy w sklepie za walutę zdobywaną w grze, ewentualnie za prawdziwą walutę. Tutaj na 50 poziomie dostajemy Nieco lepsze implanty, takie implanty, które oprócz dwóch tym razem statów dają też nową umiejętność. Także implanty również rozszerzają możliwości naszej postaci. Takiego implantu z 60. poziomu jeszcze nie miałem na swoim koncie, także nie wiem do końca, co w nim się znajduje. Natomiast o czym musimy wiedzieć: to zdejmowanie tych implantów wymaga no, albo użycia specjalnego itemku albo wymieniając implant niszczę ten, który tutaj jest. Te itemki również można kupić za walutę, którą zdobywamy w grze. OK, i przejdźmy teraz do trybów, jakie oferuje gra. Akurat dzisiaj pojawiły się dwa nowe tryby. Dzisiaj wszedł patch i te dwa tryby, które są na samym dole, pojawiły się dzisiaj. A tak dokładnie jeden się pojawił, a to ciekawe. Bo zaraz popatrzę, ten tryb Faction Ops był dostępny, ale nie dało się wystartować gry w nim. A teraz widzę, że został zablokowany, a mamy tylko ten tryb Dispatch. No ale dobrze, lecimy po kolei. Podobnie jak w Raid, mamy kampanię, i tutaj jest naprawdę bardzo podobnie. Mamy te same poziomy trudności. Mamy nagrody za gwiazdkowanie poszczególnych etapów. Mamy tutaj jakąś fabułę przy okazji. Kampania jest całkiem w porządku. Podobnie jak w raid mamy etapy, które gwiazdkujemy, a na samym końcu bossa, z którym walka jest nieco trudniejsza. No i tutaj możemy zdobyć albo kurczaki, albo itemy służące do przywoływania, czyli odpowiednik raidowych szardów. O tym za chwilkę. Jak wygląda sama walka? W tych trybach też Wam za chwilę pokażę, ale sprawdźmy może po kolei, co tutaj mamy dalej. Mamy Bounties, i to są odpowiedniki rajdowych dungeonów. W każdym z nich możemy zdobyć inny typ sprzętu. I tutaj mamy walkę z bossem. Nie ma tutaj fal, tylko od razu trafiamy na bossa. Czasami pojawiają się tutaj też eventowe dungeony. Na Halloween był tutaj taki. Boss przypominający wampira. Bardzo trudny na wyższych poziomach, natomiast dawał świetne nagrody nawet na tym drugim poziomie, na którym ja walczyłem na swoim niezbyt rozwiniętym koncie z nim. Udało mi się zdobyć kilka sześciogwiazdkowych, legendarnych przedmiotów, z czego bardzo się ucieszyłem. Mamy anomalie. Anomalie to właśnie te miejsca, gdzie możemy farmić itemki służące do levelowania skilli. Jak widzicie, te dungeony są podzielone na Affinity i w każdym z tych Affinity mamy 12 poziomów trudności. Tutaj na tym niebieskim elektrycznym Affinity udało mi się już dość całkiem wysoko. Akurat mam dobrych czempionów, którzy sobie radzą z tym, z tym typem anomalii. W innych już mam trudniej, ale to jest motywacja, żeby rozwijać konto, żeby zdobywać nowych czempionów i ich levelować, chociaż jak widzicie dziesiąty poziom tutaj troszeczkę gorzej, tutaj ósmy poziom, to nie tak źle. Mamy arenę. Na razie jest to tylko odpowiednik klasik Areny w Raid. Co jest ciekawe, możemy tutaj walki prowadzić w trybie Multibattle, czyli ustawić, chcę, żeby odbyło się 10 walk, i bez używania żadnych ticketów te 10 walk po kolei się odbędzie, a później dostaniemy podsumowanie, ile z nich wygraliśmy, ile z nich przegraliśmy. Ale zwróćcie uwagę tutaj na te specjalne modyfikatory walki. One się prawdopodobnie zmieniają, nie jestem pewien, czy zmieniają się co tydzień. Chyba tak, ale w tym momencie mamy bonusy dla dowódców z frakcji Tian-Chao i też kilka innych ograniczeń bądź dodatkowych efektów. I na arenie mamy jeszcze ligi podobnie jak w Raid, tutaj mamy tych platynowych lig troszeczkę więcej i na koniec mamy specjalne bonusy tutaj dla trzech najlepszych graczy. W tej skrzynce można dostać naprawdę fajne nagrody. Mamy listę graczy jak widzicie, ja jestem nieklasyfikowany tutaj. Mamy również odpowiedni Great Hall, gdzie, gdzie ustawiamy bonusy za zdobyte punkty na arenie. I zobaczmy jeszcze pozostałe tryby. Mamy Alliance Raid, czyli to jest odpowiednik klan Bossa. W tym momencie jest tutaj tylko jeden Klan Boss. Jego Affinity zdaje się zmienia się. Co jakiś czas, nie jestem pewien. Mamy cztery poziomy. Ja w tym momencie robię hard, ale nie na jeden klucz. Jeden klucz daje mi drugi poziom skrzynki, a poziomów jest cztery. Także będę musiał trzy klucze użyć w tym momencie na tym poziomie. I ponieważ mamy klan Bosa, w związku z tym mamy też klan tutaj nazywany Sojuszem, czyli Alliance, i dobrze jest do takiego Sojuszu. Zapisać się jak najszybciej. W tym momencie ta funkcjonalność może nie jest jakoś specjalnie rozbudowana, ale domyślam się, że będą się tutaj pojawiały nowe opcje z czasem. I zerknijmy tylko jeszcze szybko na ostatni dzisiejszy dodatek tutaj w tej zakładce czyli te misje Dispatch. To są takie misje offline, na które wysyłamy naszych czempionów i oni po prostu. Z jakimś tam prawdopodobieństwem sukcesu ta, taką misję wykonują. Im wyższy poziom czempiona, tym wyższe jest to prawdopodobieństwo. Czyli tutaj wysłałem na patrol kilku moich czempionów. Ten patrol trwał trzeciego poziomu, chyba około 3 godzin, i w tym czasie nie mogłem używać moich czempionów w żadnym innym trybie gry. Dlatego na to trzeba uważać. Ale przed pójściem spać można wysłać czempionów właśnie na taką dłuższą misję. I po kilku godzinach dostaniemy nagrody, całkiem sporo doświadczenia, również itemy, które są wykorzystywane w forżu tutejszym. Jeszcze się nie przyglądałem, ale tak możemy tutaj tworzyć swoje sety, również właśnie za przedmioty, które między innymi tutaj zdobywamy. Mamy również punkty, które dają nam dodatkowe nagrody. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda. Sklep w grze, podobnie jak w RAID, mamy tutaj specjalne oferty, oferty spersonalizowane dla nas. Tutaj też się pojawia codziennie jakaś darmowa paczka. Mamy jakieś eventowe paczki, ceny są w dolarach. Sam klient jest na Steamie, o czym wcześniej nie powiedziałem. Ceny, mam wrażenie, są nieco niższe niż w RAID. I mamy też sporo możliwości kupienia itemów za walutę w grze. Walutą premium tutaj jest platyna. Ja nie do końca orientuję się w tych cenach. Natomiast dość sporo platyny wpada nam również po prostu z gry. Ta platyna, którą tutaj widzicie, miałem jej już znacznie więcej. Wszystko gdzieś tam po drodze mi tutaj wleciało, grając po prostu w grę. Mamy też sklep, gdzie możemy wydawać kredyty. Tego nie robię, ponieważ kredytów bardzo dużo schodzi na levelowanie przedmiotów, i tak tego nie powiedziałem, ale również możemy levelować przedmioty jak w raid, czyli do poziomu 16, i od poziomu 12 do 16 również kosztuje to bardzo drogo. Z tym, że jest to stała stawka, nie mamy tutaj losowania i niewielkiego prawdopodobieństwa sukcesu, tylko po prostu płacimy za upgrade stałą kwotę, ale nie małą. Możemy również kupić implanty tutaj za walutę, którą zdobywamy na PVP. Mamy market z innymi przedmiotami, również za walutę z PVP. Ja sobie codziennie za platynę kupuję. Tutaj są specjalne oferty, których mamy do wykorzystania albo jedną dziennie, albo ileś na tydzień. Kupuję sobie tutaj te bikony, czyli odpowiednik szardów, właśnie za tą platynę, którą w farmie. W grze. Mamy też karnet bojowy, który jest bardzo atrakcyjny. Kosztuje około 40 zł. I w takim karnecie zawsze, a przynajmniej od dwóch karnetów, tych, których widziałem, jest jakaś legendarna postać. A także całkiem sporo surowców: platyna, te odpowiedniki kurczaków, sporo kredytów, tokeny arenowe, energia że podobnie jak w RAID ta wartość karnetu jest tutaj wysoka, a cena bardzo niska, przynajmniej według standardów RAID. Z ciekawych rzeczy mamy również kalendarz eventów, który jest bezpośrednio w grze i możemy sprawdzić nasz progres w danym evencie, nie przechodząc nigdzie poza okno gry. Z takich drobiazgów nie mamy też limitu miejsca na itemy i dowódców. Duplikaty dowódców się stakują, a z poważniejszych rzeczy nie płacimy za zdejmowanie sprzętu. I przejdźmy teraz do tego, jak rekrutujemy dowódców. I tutaj nagrałem dla Was troszkę wcześniej sam morning w czasie eventu, w którym mamy zwiększone szanse na wylosowanie trzech epików. Szczerze powiedziawszy nie jestem pewien, czy są to dobre epiki. Zakładam, że tak, skoro są na zwiększonych szansach. Taka trójka. Tutaj mamy akurat debuffera z Affinity antimater, czyli takiego voidowego można powiedzieć. Nie ma tu specjalnych shardów na Affinity antimater To jest ta różnica. I zobaczmy, jak wygląda takie losowanie. Tutaj, takie 10 kosteczek. Odpowiednik Ancient Shardów. Za chwileczkę pokażę wam, jak wyglądają szanse. Mamy fioletowy tutaj kolor, co to znaczy, że będą epiki w tej dziesiątce i mam ich tutaj dwójkę. Mamy jedną z pań, która była na zwiększonych szansach i mamy również saporta. a szanse, o których mówiłem, mamy tutaj. Jak widzicie, 1% z tych ancient shardów na legendę, 10% na epika, 89% na rarkę. Expert beacon, takie fioletowe, one są odpowiednikiem Sacred Shardów i mamy jeszcze shardy, z których na pewno wyleci legenda, ale jeszcze takiego nie dostałem. I tutaj mamy te pięć shardów, z których na pewno będzie epic. Sprawdźmy, co tutaj się trafi. Jest jakiś epic. Kto to będzie? Jest to gość, którego nie miałem jeszcze. Affinity Thermal, Support. Tak jak, tak jak mówiłem, nie mam pojęcia, czy jest dobry. Zobaczmy. Kolejny epic. Tym razem nie ma legendy. 10% to całkiem przyzwoite szanse. No ale jak widzicie, to ciągle mało, a przynajmniej za mało dla mnie, żeby wylosować legendę. I trzeci to też Epic. O, ale to jest też fajny Epic Attacker, którego już mam. I on zdaje się też służy. Jest używany do fuzji. Za chwileczkę wam pokażę. I tutaj mam jeszcze jednego. Epika, Antimatter, czyli taki wojdowy, i ostatnie otwieranie to też będzie Epic. Będę się musiał im przyjrzeć, czy to dobre Epiki, czy nie dobre Tym razem Support z Affinity Chemical. No ale skoro mowa o fuzjach, mamy tutaj takie stałe fuzje i to na aż trzech legendarnych czempionów. Zdaje się, że nie są to łatwe fuzje. Jak widzicie tych czempionów. Trzeba zebrać całą masę, również ascendować ich, czyli kolejne kopie czempionów będą potrzebne. Zbieramy rarki, ale również epiki, czyli w zasadzie wszystko to, co znamy z Raid Shadow Legends pod nazwą Tradycyjna Fuzja. I tutaj jak widzicie już trochę kopii mi wpadło. Te niebieskie rarki, one wpadają zarówno... Z tych niebieskich bikonów, jak również z zielonych, mają tam szansę wypaść. Także kilka już ich zebrałem, ale oczywiście trzeba to wszystko wylewelować, ascendować i dopiero złożyć z nich epika, i z, tego epiko, i z tych kilku epików złożyć legendę. Jeszcze nie podjąłem decyzji, którą z tych legend spróbuję dostać jako pierwszą. Na razie. Poruszam się w tej grze trochę jak dziecko we mgle, jeśli chodzi o jakość czempionów, ale myślę, że ta wiedza przyjdzie z czasem. Będę wiedział, czego mi w danym momencie najbardziej brakuje, i to levelował. Ja zacząłem podnosić czempionów atakujących do 60 poziomu, i to chyba nie był zły wybór. Mam już dwóch takich, natomiast będę potrzebował zapewne również saporta. Mamy też coś takiego jak fragmentofuzja, i te fragmenty na postać, którą tutaj widzicie, zbieramy w specjalnym trybie, o którym jeszcze nie powiedziałem. Zapomniałem Wam o, nie, o nim powiedzieć, dlatego za chwileczkę wrócimy do aktywności, jakie możemy wykonywać w grze. A ten tryb to Abyss. Tutaj można to określić jako takie skrzyżowanie Doom Tower z Sintranos. Mamy dwa poziomy trudności, normal i hard, i eksplorujemy przestrzeń. Właśnie ja jestem na poziomie normal, jeszcze go nie skończyłem. Żeby przejść do poziomu hard, trzeba skończyć poziom normal. Jestem dopiero na głębokości 12, depth 12, a w zasadzie skończyłem. Ja już przechodzę do 13, jak gdyby piętra, no ale tutaj poruszamy się, oddalamy się od znanych rejonów wszechświata. Tych poziomów jest tutaj 20 i na końcu mamy jakiegoś yberbosa, za którego są zapewne jakieś fajne nagrody. I pokażę Wam jak to wygląda, czyli wyjdziemy sobie do takiej abyss. Mogę przez wormhole wyjść głębiej na 13 poziom. I zobaczmy, przemieszczam się. Do punktu skoku jestem na 13 poziomie, tutaj eksplorując te poziomy, też odblokowuję zdaje się jakieś bonusy, ale to wszystko jest jeszcze dla mnie nowe. I tutaj mogę się poruszać trochę jak w Sintranos, ale w takim jednym klastrze tylko na początek. Inne klastry są na razie dla mnie ukryte. Muszę dopiero przejść do jakichś punktów węzłowych i przy okazji. Tego abyss myślę, że pokażę Wam, jak wygląda walka. Może jeszcze zanim walka przejdziemy do takiego punktu, w którym nie walczę, bo tutaj mogę sobie coś kupić. I mam bardzo fajny sprzęt z takich setów, które są dostępne tylko właśnie w tym miejscu. Nie powiedziałem jeszcze, ale sety, które tutaj widzicie, są w większości dwuelementowe, czyli ten bonus po złożeniu dwóch elementów się pojawia ale przynajmniej jeden set czteroelementowy już widziałem. Także może jest ich również więcej. I zobaczmy, mamy tutaj set, w którym mam HP i Security, a staty to jest sensor, main stat jako atak, nie pasuje zupełnie do tego setu. Tutaj wprawdzie czterogwiazdkowe i z atakiem, więc również nie pasuje, nie zależy mi na nim. No szkoda, że tu też jest tylko czterogwiazdkowe, ale zobaczmy, tu jest set, gdzie mamy na bonusie hacking plus crit rate bardzo fajny set jest to broń więc ona zawsze ma ten główny stat jako atak i ma speed ma security no nie bardzo Wolałbym, żeby to był hacking właśnie no jest speed no chyba i tak jest najlepszy z tych trzech więc jak muszę coś kupić to kupię to a muszę kupić bo muszę gwiazdkować tutaj te abis więc po prostu nie mam wyjścia no i teraz przejdźmy do miejsca w którym Stoczę jakąś walkę. Mamy Engage i zobaczycie teraz, jak wygląda pole bitwy. Pole bitwy składa się z heksów, na którym rozmieszczam moje jednostki. Mam jednostkę defensywną, to jest legendarny champion, którego udało mi się wylosować akurat właśnie z jednego z tych fioletowych bikonów. On ma swoje umiejętności, jest już nieco wylewelowany, jeśli chodzi o te umiejętności. O umiejętnościach można sobie przeczytać tutaj w trakcie walki. Mamy pasywkę również. Mamy supporta, i po jego zaznaczeniu tutaj na planszy zostają podświetlone miejsca, gdzie działa jego skill naprawiający. I mamy trzech nukerów, atakerów według tej terminologii, i również każdy z nich ma jakiś inny pattern ataku. Ten na przykład, a w zasadzie ta. Bo tutaj jest dziewczyna, ma taki atak, który pomija pierwszego czempiona i atakuje tych, którzy są z tyłu. Tutaj z kolei mamy pierwszych trzech również w rzędzie do ataku. Ten nuker opuszcza jednego i atakuje dwóch, a może trzech kolejnych. Zobaczmy jeszcze jakiegoś innego nukera. Mam tu zdaje się takiego, którego nawet nie levelowałem. Ale który atakuje, chyba ta pani, która atakuje, tak. Ona atakuje z kolei w takim paternie, począwszy od pierwszego czempiona, i tak się rozkładają jej ataki. Także na, na tej podstawie, znając te paterny i znając umiejętności, możemy dobrać drużynę w taki sposób, żeby osiągnąć sukces. I zobaczmy, czy to, co tutaj złożyłem, zadziała? Engage. Tak jak mówiłem, walka odbywa się całkowicie automatycznie. Po rozpoczęciu walki nie mam już na nią wpływu. Mogę sobie tylko podejrzeć, jakie są buffy i debuffy w danej chwili na. Chciałem powiedzieć czempionach, ale na statkach i na dowódcach. I ta walka przebiega nawet po mojej myśli. Całkiem niezłych e, atakujących czempionów, tych nukerów mam atakujących dowódców, przepraszam, mam tutaj złożonych. Zresztą ten support leczy całkiem przyzwoicie. Tank też spełnia swoją rolę. Mamy tutaj coś takiego jak taunt, to jest ta zielona ikonka pod statkiem. I po chwili mam nadzieję, że ta walka będzie wygrana. Jak widzicie, levele tych statków, z którymi walczę, przeciwników moich są znacznie wyższe niż moje. O podobnie jak w RAID, tak to mniej więcej wygląda. Mamy pokazane, kto po kim się rusza. Oczywiście zależy to od speedu. I jest zwycięstwo, za takie zwycięstwo dostaje nagrody. Tutaj mam akurat kredyty i te kostki XP, o których mówiłem. I Tak to mniej więcej wygląda. Przedstawiłem wam podstawowe aspekty gry Starborn Frontiers. Zapewne jeszcze wielu rzeczy nie wiem. Dopiero ją odkrywam. Na tą chwilę muszę powiedzieć, że zaciekawiła mnie, choć z pewnością jest znacznie mniej rozbudowana niż Raid, ale muszę powiedzieć, że ma potencjał. Bardzo fajnie wyskalowany jest czas, jaki musimy spędzić tutaj, żeby wykonać dane aktywności. Dużo rzeczy dzieje się na auto. Pokażę Wam może jeszcze walki na arenie, właśnie w tym trybie automatycznym. Kiedy będziemy sobie podsumowywać tą krótką recenzję, ustawię moich czempionów, żeby 10 walk sobie tutaj rozegrali. Nie zmieniam tego składu i po kolei będziemy losować przeciwników. Jestem teraz w Lidze Silver 4. I po jednej skończonej walce od razu przejdziemy do następnej. Czyli to jest taki autobattler, co z jednej strony jest zaletą, z drugiej strony jest wadą, bo nie mamy tutaj możliwości przejęcia kontroli ręcznej nad swoimi dowódcami. Natomiast duże znaczenie ma to, jak ich rozmieścimy. Akurat w PvP... W tym takim klasycznym PvP-Odpowiedniku PvP klasycznej areny tutaj losujemy przeciwników, i ci bardziej doświadczeni niż ja zapewne umieją ustawić czempionów w taki sposób nieprzewidywalny, może niestandardowy. Jak widzicie, przegrałem tutaj mając dwóch, mają dwóch znowu chciałem powiedzieć, czempionów, mając dwóch dowódców na 60. poziomie, przegrałem z ekipą, w którym byli sami dowódcy na 50. poziomie. Prawdopodobnie albo mieli lepszy sprzęt, no albo te synergie, które tutaj były ustawione, zresztą wykorzystywali zapewne te ograniczenia, o których Wam mówiłem wcześniej, czyli te, te bonusy, które w danym tygodniu zdaje się obowiązują. Ja na razie takich możliwości nie mam, bo nie mam zbyt wielu dowódców. To są wszyscy, których mam, więc po prostu ich używam, niezależnie od tego, czy pasują do tych ograniczeń, czy, czy nie pasują. No, i możecie spytać, czy, czy ta gra ma szansę konkurować z RAID? No, myślę, że może mieć na tym etapie, na którym jest, na tym, na tym etapie rozwoju, na którym jest, nie jest tak rozbudowana i zaawansowana, ale ma potencjał. Jeśli deweloperzy tutaj podejdą poważnie do tematu rozwoju tej gry. A zdaje się, że taki mają zamiar, bo tak jak wam mówiłem, nawet dzisiaj pojawił się patch, w którym wszedł nowy jeden element tutaj do, do gry. To pole do rozwoju jest bardzo duże i ja osobiście będę sobie w tle odpalał Starborn Frontiers i zobaczę, jak będzie wyglądał jej rozwój. Bo może z czasem wciągnie mnie bardziej. A klimat science fiction mi się bardzo podoba. I jeszcze na koniec mam dla was obiecane kody promocyjne. Kody wpisujemy wchodząc w ustawienia, a następnie w zakładce game należy przewinąć do samego dołu i tam mamy okienko, w które wpisujemy kody. Kody widzicie na ekranie, także zapauzujcie sobie, przepisujcie i cieszcie się z darmowych dodatków. A Wy podzielcie się w komentarzach, czy ta gra Was zainteresowała, i czy podobnie jak ja dacie jej szansę. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!